Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mad Max. O, przepraszam. Jakaś chrypa mnie. Nie wiem, czy jakiś suchy kaszel mnie nie trzyma. Witam się z wami po wyczyszczeniu regionu krwistobrodego do zera. Tutaj były dwa obozy ogarów. Finalnie zrobiłem je poza nagraniem, ponieważ no... I te obozy to jest jedno, a to samo. Po prostu wchodzę, rozwalam przeciwników i nawet nie ma niczego, nawet nie ma żadnych różnic w walkach z tymi bossami. Dokładnie to samo. Więc, jak mówiłem, witam się z wami przed tutaj. Przed wejściem do tej miejscówki, gdzie jest. Gdzie mamy znaleźć te jakieś płyty dla tego, dla krwistobrodego. I przy okazji jest tu 16 paczek złomu. Znaczy wróć, 11 i jeszcze 10 zostało. Co my tu mamy? Jakiś stary tunel. Pytanie, czy my... Nie, no, na pewno nie metra. Metra na pewno nie, ale może jakieś stare kanały? To w ogóle... za jednego ogara taki kolor autka dostałem. W sumie może nawet pokażę wam te kolorki. Jezu! Co mnie tak trzyma? Aktualnie mam czystą stal. Wcześniej odblokowałem smolistą czerń. Podkład. I barwy wyścigowe, ale to... To jest paskudne, bardzo paskudne. To jest za tego drugiego ogara, którego w poprzednim odcinku zrobiłem. To jest za ogara z poligonu. To jest za tego pierwszego ogara. A to jest za ogara, którego rozwaliłem chyba w wielkim ostrzu. I myślę, że będę sobie tak zmieniał te kolorki. Zobaczmy, dokąd mnie zaprowadzi teraz ten tunel. Au. No bez jaj, przecież to powinno się rozwalić. Let's go. Właśnie widzę. Ale te takie miny to jest chyba wizytówka szakali, mam wrażenie. O, blisko było. Dobra, tam czy tam? Tam nie ma przejazdu, więc... Idziemy tutaj, kolejna mina. A mogę ją rozbroić w sumie? Czekaj. Nie, nie da się tego rozbroić. Ale też nie zostało wysadzone, jak tylko tego dotknąłem, więc... Jakiś plus. Dobra, Chambake nareperował trochę autko. Co jest dalej? Tutaj nie ma nic, więc... Durny trigger, no. Co tu jest dalej? O, 500 sztuk złomu, pięknie. 4200 złomu, to mi się podoba. A to są tego wszystkie obozy, które wyczyściłem u tego. Które wyczyściłem u krwistobrodego i u Jita. A do tego dochodzą jeszcze obozy u spojówki, no bo wątpię, że u smażyciela jakieś będą obozy. A właśnie, harpun level 6. Już nazbierałem i wykupiłem. Oczywiście, jak chcesz coś takiego zrozwalić, to musisz ciągnąć na normalnym biegu, ale na pewno nie na wstecznym. Dasz mi tu gro wjechać? Dasz. Dziękuję. No dobra. O, jednak jesteśmy w metrze. Stacja Bay Bridge. Głębokie tunele znajdujące się na wschodzie powstały prawdopodobnie z pozostałości budowli sprzed upadku, takich jak kanały i tunele metra. To, co niegdyś było tunelem dla pociągów, wychodzi teraz ze zbocza góry wprost na białą równinę. Można przypuszczać, że kiedyś tunel przechodził w most. Teraz znajduje się tam cmentarzysko starych wagonów kolejowych. Rządzą tam szakale.
Czyli co, jaki rozumiem, jeśli chodzi o pancerz, który Krwistobrody chce mieć do łatania statku. O, kolejny złom. To jak rozumiem, pewnie jakiś stary wagon mu skombinujemy, tak? Bo nie widzę lepszej możliwości. Chociaż dalej nie wiem, ile by tego... O, jeszcze więcej złomu. Wychodzimy, wychodzimy. No, wychodzimy. Zbieramy szakalom, to niepotrzebne, a mnie jak najbardziej. Do środeczka. Znowu harpun? Chyba nie. A nie, to muszę wyłamać. O, hej. No to nożyk. Tak, no. Dzień dobry. Myślę, że ktoś tu z piłą łańcuchową biegnie, ale to on tylko tak harczy. Dziękuję. No i tak idealnie. Takiego idealnego sierpa mu jeszcze sprzedałem. Tu chyba był sierpowy. Dobra, jeść nie, nie mam. Wróć, mam co, ale nie muszę, bo HP mam full. Hej. A da się skontrolować. Dziękuję. Darmowy nożyk. A my jedziemy dalej. Oho, kolejne miny, świetnie. Wypchnij wagon metra. No dobrze mówiłem, że jakiś wagon skombinujemy. Where does this tunnel lead? Oh, out, out, to the great white, up high on the cliffs, and then, a plummeting downwards of cubic proportions. Okej, okay, czyli rozumiem, weźmiemy ten wagon, wytegujemy przez cały ten tunel jak biegł, on sobie tam gdzieś spadnie i potem pewnie go oznaczymy. Już sobie go Krwistobrody ogarnia. Ej, ale kurde, na początku to mogły mi te bomby jeszcze coś robić. Teraz one mi ledwo co odbierają w ogóle HP. Ano, przepchamy, ale najpierw jeszcze sobie pozbieram ten złom, który się tutaj kryje. I to jest 7 paczka złomu. To jeszcze 4. I byłoby miło, gdyby wszystkie były po drodze. Może w tym wagonie coś jest? Nie, raczej nie. To zaraz się rozpędzi, tu pojedzie trochę szybciej. Co ty nie powiesz? Użyj harpuna, no naprawdę? To jest tak słaba konstrukcja, że to powinno samą tą... Ja pierdolę, samym tym grzmotnięciem tego, już to powinno puścić. Grzmotnięcie tego wagonu. Ty, a propos wagonu... No, ty tam fiksuj autko. Ja tutaj sprawdzę. O, proszę, dokładnie. Mamy 8 paczkę złomu. Pięknie. Miał to jeszcze jakieś? Chyba nie będzie. Nie. Chowaj tę snajperkę. Ja sobie tylko tak chciałem wejść. Pchamy dalej. Kurde, ale jak długo to tu stoi? Jakim prawem to jeszcze nie zardzewiało? Tam nic nie ma. Tutaj poprawka autka i jedziemy dalej z tym wagonem. O, tam jest złom na końcu. O, i jeszcze jeden po drodze. Znowu? No dobra. Okej, okay, złom jest na górze. A i też jest z tego... jest też tam przejście. Dobra. Słaba konstrukcja. A, dobra. I tak się pewnie tepnę jeszcze na szybko do
twierdzę, żeby uzupełnić amunicję, tak więc... Piu! Gdzie ty tu... A, dobra. Tu są, tutaj są szakale. Nie, bo zaraz nie będziesz chciał któryś z autka wyciągnąć, no. Wara od mojego auta. No. Bum! Łamacz szczęk. Czy wróć, łamacz karków. Dobra, teraz na górę po złom. Byłoby fajnie być tutaj gdzieś po tym wagonie, ale niestety nie ma. A, o, oj, przegiąłem. Tu, tutaj też nie. Nie, w tym wagonie na pewno nie ma. No nie, nie ma. Dobra, to jeszcze to raz. Jezu, przecież mam latarkę w ogóle, czego jej nie włączę, tylko błądzę w ciemności jak kredyt. Dobra, teraz tutaj po... Powoli. Złomu. Jeszcze ta jedna sztuka by się przydała, żebym tu nie musiał wracać. Zawsze to jedno miejsce do przeszukiwania mniej. No, dawaj. Przepchamy. Tutaj po bokach nie ma niczego. Ach. I niestety ominąłem coś wcześniej. A, jednak nie. Jednak tutaj jest wszyściutko zebrane, okej. To jest do tego, tak? Tak jest, miejsce splądrowane w 100%, bardzo ładnie. O, jeszcze jest grifa w sumie po drodze, no to... Zanim pojedziemy do tego... Tam ogarnąć fabularnie spojówkę, to jeszcze do grify zawitamy. Mam też trochę do wydania, znaczy w sumie jakbym nie miał czegokolwiek do wydania, no to by się grifa nie pojawił. Okej, ale nie, to chyba nie jest jednak Most Golden Gate, bo Most Golden Gate nie ma na sobie torów. Tylko to jest taka, powiedzmy, imitacja od niego. No, flara poszła. No i pięknie. Żelazna wiara. Moc silnika Magnum Opus okazała się bardzo przydatna przy pozyskiwaniu wysokiej jakości stali potrzebnej Krwistobrodemu. Hope, we get some of this stuff. That steel would make beautiful wings for the Magnum Opus. Nowa misja dla Krwistobrodego, zajebiście. No to się do niego, to pogadamy z Griffą, przenosimy się do niego, pogadamy i lecimy ten. I lecimy dalej. Teraz patrzcie w ogóle, jak szerokie są te palniki. Zajebiste. Ale jest jeden generalny minus tych palników. Czytaj, zajebiście mocno żrą paliwo. Więc mi nieważne jak zajebiste to jest... O, to w ogóle nagle się wczytały te klify. Nieważne jak zajebiście to nie wygląda, jak może być to skuteczne. Fakt, jak bardzo żre to paliwo, to jest po prostu masakra. Chyba, że trzeci poziom na tyle szybko będzie likwidował wrogów, że nie będzie trzeba się tym w ogóle przejmować. No ale jak odblokuję, to wtedy będę mógł to sprawdzić. Dobra, Griffa, co masz mi do powiedzenia? Tell me about the ones you leave dead by the road. All the lives choked out. Not my choice to kill. You seem to enjoy it. Never. You don't fear killing. Because you think you control it. You tell yourself such. Blood is not on your hands, but on theirs. Perhaps it's not the killing you enjoy, but the moments of silence the fighting brings you. Okej, kolejna krótka rozmowa. I proszę, na full wszystkie zdolności, które są niepotrzebne, no i jeden punkcik w osąd. I teraz 2, 4. No, cała reszta, jak on zomendę pójdzie w ten osąd. No bo nic innego już nie jest do ulepszania.
A w ogóle mam też naramienniki nowe. Bodajże to są ochraniacze płytowe. Tak się nazywa ten upgrade. Te spotkania mnie trochę irytują akurat na tych oczyszczonych. Nie tylko u Jita na całym terytorium, tylko na takich oczyszczonych, bo podejdziesz i nic nie powiedzą ważnego ani ciekawego. The best po prostu to jest tutaj. Nie, Smoku Canyon? Nie, to jest gdzieś indziej. Gdzie jest ten obóz? To jest ten? Tak, tutaj gdzieś był gościu na temat informacji, z informacjami na temat tego obozu. A kiedy? Kiedy już go przejąłem. No, powagi trochę. Ale wydaje mi się, że chyba w miarę rozbudowy to chyba też te ściany dostają trochę koloru. Dobra, jakiego masz questa jeszcze dla mnie? Killer, the steel you brought has been very useful. I could sure use your help again. Now you know my people believe that the big wet shall once again splash these barren shores. I need them to keep believing. And with Leaf, there's hope. But they need an idol, a relic of the water gods. And I think I found it. What is it? An idol of a critter of the ocean. It will give them the hope that they need. And their hope will see us through. You'll find it in the wall, north of here. Use your lawn lookers. Znak bogów. Krwistobrody odkrył istnienie morskiego bożka, który może, według niego, podnieść morale jego załogi. Znajduje się on w ścianie portu na północy. Nagroda: duża ilość złomu. Ciekawe, jak duża. Znak bogów. Tak się nazywa misja. I jest ona gdzieś tutaj, ale to tam już kiedy indziej. Dzisiaj, jak mówiłem, jeszcze spojówka, tak więc... Tak, to się musi pojawić do końca. Coś jeszcze powiesz? Nie. W ogóle dziwi mnie jedna rzecz. Oni już handlują z Jitem prochem. Więc czemu oni dalej używają kurz, a nie pocisków? Trochę bez sensu, nie sądzicie? Handlować prochem z ziomkiem, który jako jedyny, poza oczywiście Czarnym Miastem i ludźmi z Krotusa, może go wytwarzać, a mimo tego wciąż nie używać amunicji. Tutaj do postaci doszli ci pozostali ogarzy. Pozostali ogarowie. O, to jest lepsza odmiana. Enuk, zwany Kikutem, przywódca Wielkiego Brata, to gburowaty ogar mający ogromny żal do świata. Utrata przed wieloma laty atrybutów męskości rozbudziła w nim przekonanie, jakoby musiał udowodnić mu swą psychoseksualną sprawność. Jedyną zaś metodą, jaką potrafi to zrobić, jest stosowanie przemocy. Ciekawe. Tu, za tego gościa dostałem właśnie to kolor autka, który mam teraz. Ogar znany jako Dupoliz, czy Dopoliz, nie wiem jak to czytać, to zdziwaczały przywódca klanu Wielkiego Ostrza. Jest uzależniony od środków ziewnych, zwłaszcza farb w sprayu. Jego przezwisko pochodzi od koloru nalotu okalającego otwór na usta jego maski. Ciągły hajs sprawia, że jest on niemal całkowicie odporny na ból. Slit it open. It's time for a hanging. I pętlak. Kiedy był smarkaczem, wołano na niego psia karma i nienawidził tego przezwiska. Kiedy osiągnął dojrzałość, poprzysiągł sobie, że zmieni je i stanie się ogarem. Ostatecznie został przywódcą poligonu. Jego znakiem rozpoznawczym stało się wieszanie wrogów za wnętrzności. Z czasem do mistrzostwa opanował wiązanie pętli na jelicie grubym, przez co jego ludzie ochrzcili go pętlakiem. Ta, the best po prostu walka z nim. Wchodzicie na arenę, i to jest akurat obóz, który w sumie trochę się różni, ale zginęłem tam chyba 3 razy. Bo wchodzicie do obozu, na arenę, macie 3 albo 4 fale wrogów, po czym zaskakuje on, też z kilkoma przytupasami.
Ale jak on zaskoczy, po prostu bierzecie jakąś bronią i mucicie go ile się da. I tyle go widzieli. Czyli tak, jeszcze zostało dwóch ogarów, jak rozumiem. Bo tutaj cała reszta to są jakieś postacie związane z fabułą, których jeszcze nie spotkałem. Tutaj rozumiem będzie jeszcze... Pewnie tutaj będzie spojówka, a tutaj smażyciel. A reszta? O, dobre pytanie. Dobra, czy ja coś do Maxia mogę? Nie, kastet mam na full. Kurtka mam na full. Czyli właśnie tutaj. To na full. Zapas amunicji tylko mogę, ale to dopiero na wojowniku szos, czyli za dwa wyzwania. I w sumie jak to zrobię, to będę miał wszystko na full. No to zobaczmy, czy będę w stanie coś na szybko zrobić. Zabij 30 przeciwników z frakcji szakali, użyj linek zjazdowych podczas burzy. O, cierń w boku. Pokonaj 5 pojazdów wjeżdżając im w bok. No, powiedzmy. No, z szakalami może być problem, bo aktualnie jest dzień, oni w dzień nie wychodzą. O, zrealizuj dla Jita 6 projektów. No to bym mógł zrobić, ale musiałbym wydać trochę złomu. A propos złomu, to mam tutaj pancerzyk. Oj, oj, oj. Jakbym chciał odblokować maksymalne, to mi trochę przyspieszenie spadnie. No, tutaj do zera. No, kurde, jak to? No, to tak samo jakbym ten taran najlepszy sobie walnął, no. Ale, kurde, potrzebuję lepszej obrony. No to dobra. Na razie niech będzie ta, a to zostanie do odblokowania. No to dobra. Ty, a w sumie, czekaj, jest noc. To może jakiś szakal się trafi. Tam jest konwój, no ale no, na konwój jestem za słaby. To jest kto? A, to są Skrotusa, czy tam... Ci bojowcy, czytaj... Nie ci, których chciałbym spotkać. Już ten grzmot przygotuję, jakby mi ktoś wyjechał na... na powitanie, na banie. Wow! Ej, czajcie to! Czy to jest ta twierdza? Czy to jest ta twierdza? Czekaj. Spotkanie wywiadowcze jakieś tu widzę. Może przydałoby się w sumie je ogarnąć. Dobra, powiedz mi coś ciekawego. O, proszę, kolejna jakaś kobieta. Aha, czyli gówna nie spotkanie wywiadowcze. Po prostu powiedziała mi, co się chyba dzieje u spojówki, trochę przedwcześnie. Czyli jakieś katapulty są. O, Jezus, nienawidzę kataru, ani... kaszel, który się z nim wiąże. Oho, syf, chaos i rozpierdol, widzę, ma miejsce. Co tak oświetlenie głupie na Maxie, widzicie to? There's no reason to risk our skin here. If Pink Eye should die! We'll use the gear that's in there. Your fabled fingers are nimble enough. My fingers won't fail me, Saint. But these defilers, the very same ones that destroyed my sanctum. Saint, summon into mind the horrors they brought. They will do the very same here. And they will leave no sacred tools. They'll burn what they can't carry. And they break what they cannot burn. Then let's go. Yes. On na serio chciał to przeczekać? No, co za gnój! Musiał akurat tak skręcić. Paliwa niestety nie ma. Bum. To jest co? A, to jest ta katapulta. Szpikulec. Bum. O, ej, zajebiście. Takie coś to lubię. Rozwalić jednym pociskiem dwa samochody. Dobra, nie, olej złom, olej złom. To teraz, szczylba. Po co grom? Czy tam grzmot, jak wystarczy zwykły strzał ze strzelby? O, mam...
O kurde, czemu mi się kontroler wyłączył? Się dziwię, czemu nie mogę wycofać. Ej, nie kolesia! Ej! Zły przycisk. No, co za durny kontroler? Jak ty trigger mi kupię, to się kontroler wyłącza. Nie mam tego pojęcia czemu. Dobra, czam, wracaj na miejsce. Odpalamy. To jedno mogę sobie wysadzić. Bo hej, czemu by nie? No, już myślałem, że zbudowałem, ale nie. Zbudować z takiej odległości, to było po prostu żart. To tylko grzmocik. I bum. Ej, dobra, dla testu. Ile złom z tego będzie? No, niewiele. No, już 4000 mam. Bardzo ładne ilości. Ale fakt tego, jak słabe jest tutaj... Kurde, i teraz żałuję, że... No co za kontroler skurwysyński, no. Dobra, to jest zwykłe zejście. Pusto. Czy jest tutaj coś do znalezienia? Nie, tylko ogólnie mi na region pokazuje. Gniste rury, zawór albo zbiornik z paliwem. Jedno trzeba zakręcić, drugie trzeba wysadzić. Aktualnie zawór, czyli zamykamy dopływ paliwa. Gotowe. Ciekawie, czy to jest nie, na pewno to nie jest postawione przez zgniło zęba. To jest pewnie od spojówki dodatkowa ochrona. Żeby ktoś właśnie się tędy nie przedostał. Chociaż jeśli miałoby to służyć ochronie, to dlaczego to jest po tej stronie do odblokowania? Może to jednak zgniło zęb postawił. Cię z łapami! Łamacz karków. Sztuk dwie. Gościu zdechł. Ja ogarnę sobie troszkę złomu. Nawet w trochę większej ilości. Tutaj coś jest. Nie do końca. Na górę muszę wejść. Ale to nie oznacza, że mam tam wejść bezbronny. Co prawda już jestem uzbrojony w moje pięści, ale dodatkowo mogę być uzbrojony jeszcze kolczastą pałę a la Morgenstern. Jeśli dobrze mają teraz nazwę tej broni. A mam nadzieję, że tak. Więc lećmy. Jakiś wiszący trup. Tutaj coś się pali. Tutaj nabity trup. Na pusto. Nie, 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 nie. Bierz tę pałę. I właśnie na górę. Dobra, tutaj nic do włączenia, przestawienia, tam coś do wysadzenia chyba. Tutaj troszkę złomu. No co za... Czemu się tylko trailer wyłącza? No nie rozumiem tego. I dlaczego jak ja wciskam zwykły atak, to gra mi wykonuje atak ładowany. Dobra, i koniec. Koniec broni. I egzekucja nożem. Pięknie. Głupie jest dla mnie to, że te noże się łamią od razu. O, to jest dobre! Taka zdolność!
że w miarę ulepszania noże wytrzymują więcej trafień. W sensie wiecie, że na przykład możesz wykonać takie ulepszenia i noże są wytrzymalsze. I na przykład co 2 punkty nóż może, bo jest 10 upgrade'ów, czyli co 2 punkty nóż może zostać wykorzystany do... No więcej razy, w sensie żeby nie było, że jeden nóż od razu się łamie, tylko mogę na przykład na 5 poziomie 6 razy użyć noża w walce, bo to było zajebiste. 4, to jest chyba 5, 30 karniaków w walce. Why not? No more sticky tricks, Stankum. Today, we finish it. Called my bluff, Wheels! It finishes today. I on jest kurwa paskudny. Ile on ma tych twarzy na ryju? Of all. You, everything here. Master order this? Scrotus word? Are you playing solo? Oh, it's safe. Oh, nadzieja. Na łańcuchu jak jakiś pies. No nie! Gościu! Miałeś strzelbę w boku! Wystarczyło wyciągnąć, wsadzić mu w plecy i pociągnąć za spust! Maksiu, co to za podstawowe błędy? No, dawać mi ten nóż. No. Dziękuję. I nożyk dla mnie. Zgniło zębie, pójdź sam. I tak go zabiję. Oczywiście. Kurwa, ale gentleman. Nawet jej ręki nie podał, żeby w tego się, żeby tam, żeby nie pomóc jej wskoczyć. You tell me, son. Tell you what? Tell me why I shouldn't land a slug right between your eyes. I need your help. Let me get this straight. You come here, stranger to my domain, and risk your life to help us. Yes. Desperate and capable. I think we can do business. Zdolny? Tak, ale czy zdesperowany? Okej, trzecia twierdza. Już odblokowana. A ja mam 30 prawie 5 minut na liczniku. Can we trust it? Oh, these folks, they know engines, huh? And the V8 we seek. Let's hear it. They say to take the big chief, one must win a most dangerous race. Who do I see about this race? The Gastowners call him the Outcrier. Oh, he hangs out near the refinery underbelly. Okej. Kłęby dymu. Spojówka została uratowana ze szponów zgniło zęba. Miejmy nadzieję, że było warto. No, dostałeś kolejną twierdzę do dyspozycji, więc myślę, że na pewno było warto. Okej, kolejna... To jest w ogóle totalny skam teraz, bo... Przez to, że wyłączyli serwery, to ta ekipa złomiarzy jest bezużyteczna.
Ja rozumiem, że można to było brać pod grę online, ale czy tak trudno jest zaimplementować, że nie wiem, kto... Było tak ciężko zaimplementować, że nie wiem, ktoś grał, po czym przestałoby to być tak mega używane online, nie? To ciężko było ustalić to w taki sposób, żeby, nie wiem, przełączyć online na offline. Ja nie jestem jakimś mistrzem programowania, ale raczej nie powinno być trudne przestawienie w taki sposób programu, żeby naliczał dokładnie to samo, tylko że sprawdził sobie, ile od wyłączenia do włączenia ponownego gry minęło czasu. Twierdza spojówki została zbudowana wewnątrz starego silosu. Silosu? Wygląda jak jakiś stary reaktor atomowy. Wraz ze swoimi dziećmi znalazła tu ona dla siebie schronienie oraz miejsce pracy, w którym znajduje się mechaniką. Umocniona twierdza doskonale odstrasza bandytów i padliniarzy, ale gdyby zaatakowała ją prawdziwa banda z Czarnego Miasta, sytuacja nie wyglądałaby zbyt dobrze i o tym się przekonaliśmy przed chwilą, bo gdyby nie my, to ta twierdza prawdopodobnie skończyłaby w gruzach. Tutaj coś się odblokowało, docniło zęba, jakieś dwie fury. Czy to odzgniło zęba? Time's running out here. We'll be overrun soon. With no legs and the years in the rear, I ain't going nowhere. But I ain't gonna sit idle and see that stank gum slaughter the young'uns. No dobra. Opis dla was. Ciekawa przekmina w ogóle z takim fotelem. Dobra, mamy tak. U kogo były te misje? Od Krwistobrodego już wzięliśmy. U Jita jest dostępna misja, to jeszcze ją weźmiemy. I u niej jest misja. Plus jeszcze tutaj ciągle ta misja od Nadziei. Ale to dopiero teraz się odblokowała twierdza, więc mogę tutaj sobie na spokojnie zajechać i zgarnąć tego upgrade'a. Grifa? Mam jakiś żeton? Mam jeden. Okej. Okay. A to mogłeś się tam przejechać w sumie, dodać sobie do jednego i dostanę wtedy od razu wojownika szos za darmo. To się na już, powiedzmy. The time has come for us to uproot. There's no way we can stand up to Gastown. I'm sending my young ones away. Across the Great White. Out the unknown. They'll run out of fuel and die. But we're not using fuel. We'll build a dune ship on wheels. With a sail to catch the wind. Why are you telling me this? I think you might help me, for a price. I've found a fitting sail. I know where to get it, but not how. As reward, treasure from the days of old. Still buried beneath the dunes and ruins. Wiatr zmian. Spojówka chce przekroczyć wielką pustkę i uciec przed szalejącym coraz bardziej Skrotusem, lecz jej ekipie brakuje żagla niezbędnego do ukończenia piaskowego pojazdu. Skrotus ma w pobliskim obozie wzywanym biczem tyrana duży kolektor rosy, którego elementem jest stary baner reklamowy. Zdobądź tę płachtę dla spojówki. Nagroda. Strzępek historii. Fotografia wskazująca położenie tajnej skrytki z oponami. O, pięknie. To jest plan chyba na kolejny odcinek, mam wrażenie. Żeby to zdobyć, bo już mieć najlepsze opony. Bueno. O, i tutaj będzie ten obóz. Obóz. Beach Tyrana. To niech zgadnę. Pewnie to jeszcze będzie obóz Ogara, jak znam życie. Dobra, do Jita. Wziąć questa. I będziemy ustawieni. Od razu uzupełnienie amunicji. Jakim podprowadzę? Gościu, co ty za głupoty gadasz? You really want to put black in the hands of anyone? Anyone who ain't Scrotus. I need you to open a passage into the Dead Barrens for me to send caravans over. You get me one of the big fuel trucks out there and we'll pack it with explosives. And it should make a big hole in that wall. You'll be able to feed your shooter and the Dead Barrens too.
Serio, gościu? A nie mogłeś tego zaproponować, nie wiem, trochę wcześniej? Nie musiałbyś się ze szczękami męczyć. Dobra, zabawa z ogniem. Znajdź ciężarówkę, którą Jit naładuje trotylem, a następnie użyj jej do otworzenia przyjazdu na martwe bezdroża. Projekt zbrojowni uspojówki i smażyciela w nagrodę. Konwój. Rozjebałem gościu już wszystkie konwoje. A machnąłem już tutaj jeden magazyn. Okej, okay, czekaj. Ile mam złomu? 4600. Nie będę zbyt teraz wydawał. A dobra. Zróbmy te dwa magazyny. I zobaczmy twierdzę Jita w pełnej okazałości. No. Co jest? Aha, tutaj jest duży magazyn. No, zbuduj. Byłoby chyba trochę lepiej. W sumie, czy byłoby lepiej, gdyby oni sami musieli se to robić? O, wojownik Shos już wbite. I zobaczmy, co się zmieni. W pełni rozbudowano, wszystkie projekty zostały zrealizowane. Aha! Serio? Po prostu taki rzut kamery. Dobra, fajnie, jest tutaj trochę drewna i tak dalej, no ale... Myślę, że będzie znowu taka stęka, że przeminie trochę czasu i będzie tak to fajnie pokazane. No i takie coś. No ludzie. No ale dobra, twierdza Jita na logikę. Pierwsza twierdza w 100% rozbudowana. Teraz muszę zrobić to samo krwistobrodego. Czemu spojówka ma już 4 te? Dobra, zobaczmy. Ekipa rozpoznawcza, dwie części. To sobie myślę będzie warto oznaczyć. Ale dobra, to już zrobię we własnym zakresie. W tym odcinku to tyle. W następnym zajmujemy się poboczniakiem od spojówki. A potem myślę, żeby się przejechać do smażyciela. Bo teraz misja główna jest w Czarnym Mieście. Czyli już mogę tutaj na ten teren wjechać. I to myślę będzie dobre. Tutaj zajechać, zgarnąć dla niej. A potem przejechać się tutaj do smażyciela, żeby mieć kolejną twierdzę odblokowaną. Kolejne z tymi magazynami. No Jezu, kto wpadł na taki pomysł? To odkryć, poregulować. Zmniejszyć zagrożenie w tym regionie, ulepszyć grzmota i potem będę mógł się zająć terytorium spojówki. Żeby już wejść do Czarnego Miasta ze wszystkimi upgrade'ami, jakie tylko będę mógł mieć. Dobra, jeszcze tam złomusę nazbieram, no to myślę, że możemy już tak na starcie walnąć też te dwa magazyny. Zobaczmy, jakie tutaj będą zmiany. No. Przysługa dla spojówki, to jest już standard. Ta niemała ilość złomu pomogła w rozwoju twierdzy. No, bardzo. Ciekawe w jakim stopniu. Ja wam tylko złom dostarczam, a wy po prostu chcę go wieszacie na półkach albo odstawiacie w kąt jakieś trofea. To jest znacząco pomogła. Zobaczmy. Tak to wygląda teraz. Mija chyba dzień. I tak to wygląda potem. I nie wiem, chyba się dodało trochę czerwonego. Tutaj ta płachta się chyba dodała. Co się srasz, gościu? Zrobiłem ci coś? Dobra, gdzie jest ta ekipa rozpoznawcza, żebym sobie już ją oznaczył? A, tu jest. To jest gdzie? Legion zgniło zęba. I tutaj. Pompa ropy. No dobra. No, ja mam co robić. Potem będę się bawił w szukanie. Ode mnie to tyle. Do zobaczenia w kolejnym materiale, w którym zajmiemy się questem dla spojówki i być może, jeśli dopisze mi szczęście, pojedziemy też do smażyciela. Póki co ode mnie to tyle i do usłyszenia. Cześć!